Dobry wieczór kochani, witam was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym, środowym spotkaniu. Cześć, cześć, miło was widzieć. Aria, na... Agnieszka napisała, witamy z Arią. Aria to była moja suczka goldenka, która zresztą została autorką trzech moich książek. I dzisiaj właśnie chciałbym troszkę opowiedzieć o chodzeniu na luźnej smyczy. A to jest książka Aria Równaj właśnie. Która została przeze mnie poświęcona temu dokładnie tematowi. Właśnie dzisiaj sprawdziłem, ile to ma stron. 107 stron, także szybko można przeczytać, nie jest zbyt opasła. A myślę, że ciekawa, i dla wszystkich, którzy mają problem z psem ciągnącym na smyczy, to może być fajna lektura. Wydawnictwo Galaktyka. Ostatnio wiem, że było wznowienie, więc na pewno będzie dostępna w Empikach albo bezpośrednio w wydawnictwie. Wiecie, kiedy ja ją napisałem w 2011 roku. No, kawał czasu, nie 10 lat. Także 10 lat temu napisałem książkę Aria równa i dzisiaj chciałbym troszkę z wami porozmawiać o tym chodzeniu na luźnej smycz, a właściwie głównie dlaczego pies ciągnie na smyczy. Dlaczego nie lubi chodzić na luźnej smyczy i myślę, że to będzie bardzo fajnie. Kaśka mi mam wszystkie książki. Ja też, ja też mam te wszystkie książki, niektóre nawet przeczytałem. <taki>, Taki żarcik. Suchar. Dobra. Kochani, napiszcie proszę, czy temat psa, który ciągnie na smyczy jest w ogóle dla was ważny i czy macie psa, który ciągnie na smyczy? Bo ja przyznam się, że nie znaczy Frelka raczej nie ciągnie czy znaczy ona ciągnie na smyczy ale w kilku sytuacjach o których wam oczywiście zaraz powiem Klara mam wszystkie arie są genialne dziękuję ci bardzo może za duże słowo genialne ale starałem się żeby były pisane i do rzeczy i do ludzi wiesz to znaczy żeby miały jakąś treść i żeby były napisane w taki sposób który jest łatwy do zrozumienia Okej okay. Joanna, znam tę książkę na pamięć. Ja myślę, że to nie ty powinnaś znać tę książkę na pamięć, tylko twój pies, nie? Odpytany na wszystkie, na wszystkie strony. Yy, Okej. Okay. Dobra, widzę, że bardzo ważne. Okej, okay, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jeżeli uważacie, że ten temat jest ważny również dla innych, to wiecie, co możecie zrobić? Możecie udostępnić ten live. Czyli kliknąć udostępnij, i wtedy więcej osób się dowie, że właśnie o tym rozmawiamy. Możecie to zrobić i na Facebooku, i na YouTubie. Możecie na, na YouTubie też polubić, subskrybować. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy zaczynamy kolejne, kolejną transmisję. Ja mam nawet taki pomysł, żeby w niedzielę zrobić taki zupełnie spontaniczny live, czasami na przykład odpowiedzi na pytania. Nie? Czyli będą, nazwałbym to się pogaduszki, jacka gałuszki na YouTubie tak, żeby można było tam sobie po prostu załóżmy w niedzielę o godzinie 20 tak się spotkać na chwilkę i porozmawiać o, o pieskach. Jak wam się podoba, to, to oczywiście napiszcie mi, czy, wam, czy, czy taki pomysł jest dla was ok. Łukasz, pierwszy raz oglądam webinar na żywo. Od miesiąca mam pieska ze schroniska, jest cudowny, jednocześnie z charakterem, ciągnie nas, na spacerze, często chodzimy tak, gdzie on chce. No to witam Cię Łukaszu serdecznie. Skoro jesteś po raz pierwszy, od razu masz jakąś moją wielką sympatię za to, że przygarnąłeś pieska ze schroniska i że chcesz się czegoś uczyć po to, żeby być dla niego lepszym opiekunem. Także naprawdę szacun. Popatrz tutaj ta suka, ta co tu czekajcie, to o. To ta suka tutaj na, na okładce książki to jest moja irda. Ona też właśnie była psem adoptowanym ze schroniska fantastyczna, naprawdę bardzo, bardzo dużo dzięki niej się ja nauczyłem i również wiele się nauczyło innych osób dobra, Klara pisze że mój pies przestał ciągnąć dzięki Radomilacka a nie jest to czy po bardzo się cieszę super, ktoś pisze, że mikrofon trzeszczy, naprawdę? nigdy tak nie było dobra Dar Dariusz, o też, cześć Dariusz od ponów Ok, kochani, więc pierwsze, pierwsze pytanie, które się, które się oczywiście pojawia, to jest to, dlaczego pies ciągnie na smyczy. Nie? I oczywiście następne, następne z tym zagadnienie będzie związane, co zrobić, żeby nie ciągnął na smyczy, i jak zrobić to skutecznie. Opowiem Wam troszkę o różnych pomysłach, jakie ludzie mają, żeby oduczyć psa ciągnięcia na smyczy. I powiem Wam, co że tak powiem działa, a co nie działa, więc. Jeżeli coś nie działa, to szkoda na to marnować czas, bo to i tak nie zadziała. Tak, Jeżeli ktoś wali głową w mur po raz dziesiąty, to za jedenastym razem jest małe prawdopodobieństwo, że tam się znajdą drzwi. Więc po prostu trzeba, trzeba wiedzieć, co robić, a, a czego nie robić. Więc pierwsza rzecz, czemu pies ciągnie na smyczy? Niektórzy mogliby powiedzieć: no po prostu dlatego, że może. I to całkiem nie jest głupie. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś czy pies może ciągnąć, to będzie to robił, bo dlaczego nie? Prawda? No dobrze, ale pytanie: dlaczego w takim razie tak? Czyli czy, czy, dlaczego on w ogóle chce to robić, żeby ciągnąć? Nie? Czy nie mógłby od razu tak jakoś przy nas chodzić spokojnie przy noc? I tutaj musimy troszeczkę, jakby wykonać, żeby powiedzieć, krok w tył. I zastanowić się, jak to się w ogóle, jak wygląda życie psa w naszym domu. Co ten nasz pies ma tak naprawdę do roboty, jak wygląda, wyglądają jego zajęcia, prawda? Co on generalnie po prostu co się dzieje w jego życiu. Jak tak sobie popatrzycie na to, to się może okazać, że bardzo dużo czasu. Pies spędza na bezczynności, czyli można powiedzieć, że nie robi nic i się nudzi. Jeżeli taki pies się nudzi, to wyjście na spacer jest być może jedyną atrakcją w ciągu tego dnia, kiedy on po prostu tak bardzo jest podekscytowany i rozemocjonowany tym, że wychodzi, że po prostu nie myśli nawet o tym, że jest na smyczy, tylko po prostu, jak dziecko w lunaparku, chce się napawać światem. Więc to jest, powiem wam, takim dość, dość częstym powodem, jeżeli nie najczęstszym powodem, dla którego pies wychodząc na zewnątrz ciągnie nas na smyczy, to jest właśnie frustracja i nuda. Czyli pies jest pies po prostu, pies po prostu jest, jest mówimy, zdeprywowany, pozbawiony wszelkich bodźców, albo tych bodźców ma naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja się czasami śmieję, że to jest tak, jak wiecie, ktoś przebywa. Nie wiem, czy pamiętacie to, może macie takie, takie doświadczenie nie tego pierwszego tak zwanego lockdownu, gdzie nawet do lasu nie mogliśmy pójść, nie? i w którymś momencie, kiedy wreszcie było to możliwe. Jak wiele osób po prostu z tego zaczęło korzystać nie? właśnie, żeby się nacieszyć tym, że można wreszcie do tego parku, do tego lasu, nie? że to jest że jakby jest ten moment takiego napawania się czymś, co do tej pory było zabronione, niemożliwe, a teraz jest możliwe. Rozumiecie, jeżeli trzymamy psa cały czas w bardzo przewidywalnym dla niego otoczeniu, to możliwość wyjścia poza to otoczenie jest dla niego niesamowicie. Atrakcyjne i niesamowicie wartościowe, wartościowe, w sensie również emocjonalnym. A więc on w tym momencie nie myśli w ogóle o was, sorry, nie myśli o was, ale po prostu myśli o, o środowisku. Zwłaszcza jeżeli jest psem, który się nie boi, tak, bo jeżeli się boi, no to wtedy takie psy bojaźliwe mają mniejszą tendencję do eksploracji na własną łapę, do y, takiego y, Zwiedzania, tak, środowiska. Raczej starają się trzymać blisko człowieka, po prostu bo się obawiają. To jest też powód, dla którego wiele psów schroniskowych, w momencie kiedy je, jakby bierzecie do, do siebie, to na początku jest trochę takich nieśmiałych, nie? ale ta śmiałość przychodzi z czasem. Nie? Czyli jest tak, że jest pies troszeczkę taki ostrożny na początku, nie bardzo w ogóle taki wiecie, kontaktowy, a może nawet kontaktowy, tylko z jedną osobą. I wydaje nam się, że on jest tak idealnie ułożony, nie? że tak już po prostu jest 100% zrobione wszystko. I po trzech, czterech tygodniach zaczyna się właśnie, ciągnięcie na smyczy, szczekanie przy drzwiach, i tak dalej, ponieważ on się ośmielił. A jednocześnie to środowisko w którym się znalazł nie jest już dla niego nowe, tylko jest po prostu znane, a więc szuka sobie atrakcji gdzie indziej. Pies jest taką yy, istotką, która lubi sobie poszukać atrakcji. I jeżeli wy tych atrakcji psu nie dostarczycie, to znajdzie je sobie na własną łapę. Yy, może być tak że pies ciągnie na, na, na smyczy, bo właśnie chce do czegoś dojść. Czyli na przykład macie taką rutynę, że wychodzicie z psem, idziecie gdzieś tam przed siebie z punktu A do punktu B. Na przykład jest jakiś park, nie wiem, miejsce, gdzie zawsze chodzicie na spacery. I pies tak bardzo chce się dostać do tego miejsca, żeby nie może się doczekać, kiedy tam przyjdzie. Więc... Yy, 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 tutaj jakby w, yy, będzie was ciągnął, bo on tam chce się znaleźć jak najszybciej. Yy, tak, tutaj Joanna słusznie z poprzednich spotkań wynikało, że dom jest miejscem spokoju i wypoczynku, więc jakby nudy. Natomiast spacer miał być atrakcją jak najbardziej, tak właśnie jest. Przy czym yy, w, w życiu, tak jak w karate, najważniejsza jest równowaga. Więc jeżeli pies będzie rzeczywiście miał odpowiednią ilość zajęć na zewnątrz, tak, podczas spaceru, podczas może jakiejś aktywności, uprawiania razem sportów, jakichś właśnie tego typu rzeczy, to on y, będzie y, rozumiał, że w domu jest nudno, na zewnątrz jest fajnie, ale również będzie miał taką umiejętność samoregulacji. Mówiliśmy o tym, pamiętacie? Samo, y, y, o, mówiliśmy o samoregulacji i mówiliśmy. O, o takim kontrolowaniu własnych emocji. To być może, być może pamiętacie z naszych tam poprzednich spotkań. Więc jeżeli pies ma taką umiejętność, to będzie wiedział, że warto spokojnie wyjść na ten spacer, bo tam będą się działy fajne rzeczy. Natomiast jak najbardziej podtrzymuje, w domu ma być nudno. Ale to nie znaczy, że całe życie psa ma być w domu i ma być nudne. Nie, nie, nie. Jeżeli ktoś tak to zrozumiał, to to źle zrozumiał. Tak nie, nie ma być. Życie psa ma być połączeniem nudy, która jest w domu i która jest przygotowaniem do tego, żeby na zewnątrz było fantastycznie. Właśnie tutaj Agnieszka, że nasza łąka to istny lunapark, sarny, dziki, zające lisy. Oczywiście, że tak. To jest rzeczywiście dla psa lunapark, bo mamy tam wszystko. Więc pies w domu, no co on tam ma? No, co, może, co może przebić tę łąkę? Co może być bardziej atrakcyjne od tej, od tej łąki? Więc pies będzie ciągnął na smyczy właśnie po to, żeby znaleźć się w tym lunaparku. Jeszcze jest coś takiego, że to, co, to, co pies ma w domu, tak, może być dla niego niewystarczająco inaczej. Że więź, jaką buduje ze swoim przewodnikiem, może być dla psa niewystarczająco silna, żeby działało to również na zewnątrz. Nie? Czyli można powiedzieć tak: pies jest w środku w domu, w mieszkaniu, jest idealnie ułożony, wychodzi na zewnątrz, i w tym momencie przewodnik zupełnie jakby znika z jego, z jego życia, tak? dlatego że ważniejsze jest właśnie to środowisko. Dlaczego psy ciągną na smyczy? Przede wszystkim dlatego, że od najmłodszych lat tego je właśnie uczymy. Już Wam powiem, jak, jak yy, 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 uczymy psy. O, Weronika, yy, Weroniko, ja już tę bluzę miałem. Przepraszam, bo tu Weronika mówi cudna bluza. Dziękuję ci ślicznie. To jest bluza, yy, która. O, muszę pokazać, tutaj jest freluszka. Nie, tu, tu jest freluszka. Moja freluszka, tu jest freluszka. Tu są inne pieski, to jest cała w pieski. Taką, taką bluzę robi Irena Dębosz, Irka z nitką. Jak ktoś chce, to, to może. Dobra, ale wróćmy do, do, do głównego tematu. Pies ciągnie, dlatego że może ciągnąć i od pierwszych, pierwszych dni, w jaki, gdy pies się pojawi u nas pod naszym dachem, my tak naprawdę uczymy psa tej umiejętności. Bo to jest pewna umiejętność. Patrzcie, Rozbierzemy sobie teraz, rozłożymy sobie teraz to ciągnięcie na smyczy na takie czynniki pierwsze. Nie? Zakładasz psu, broże, zakładasz psu smycz, i wychodzisz z mieszkania, gdzie pies już ciebie ciągnie, i idziesz tam, gdzie pies chce. Nawet jeżeli idziesz tam, gdzie ty chcesz, to i tak ciągniesz psa, albo raczej pies ciągnie ciebie. Następuje bardzo proste skojarzenie. Ciągnięcie na smyczy jest nieodłącznie, nieodłącznie związane z poruszaniem się w jakimś kierunku, w dodatku fajnym kierunku dla psa. Fajnym, ciekawym, atrakcyjnym. A więc dla psa to jest po prostu oczywiste, że dojdzie tam gdzie chce, pod warunkiem, że będzie tam ciągnął. No tak dziwnie, jakoś myśli sobie pies, jeżeli. Można tak powiedzieć, oczywiście zachowując wszelkie tutaj proporcje, tak? Że pies sobie, jakby myśli, no nie jest to przyjemne, tak? Ale jest to jakaś cena, którą muszę zapłacić za to, żeby dojść tam, gdzie chcę. No i jak już tam dochodzę, wtedy mi tą smycz, nie wiem, odpinają albo na tej smyczy się cały czas gdzieś tam bawimy, i już, nie? No, niektórzy sobie tak z tym radzą, że mają psa na takiej smyczy automatycznej, wysuwanej, prawda? Wysuwana linka. I wtedy ta linka i tak jest napięta. Czyli pies i tak czuje. Może to nie jest takie silne napięcie, ale jest to stałe napięcie, które czuje pies właśnie poruszając się. Więc to też utrwala ten nawyk, tak? Czyli połączenie powiedzielibyśmy połączenie sensoryczne pomiędzy uczuciem napięcia na, na smyczy. A poruszaniem się do, do przodu i frajdą, która wynika z dojścia na miejsce, które, yy, które w, yy, się tutaj pojawią. O, Tomasz, fajne pytanie zadajesz. Jak poradzić sobie z haski, który ciągnie na spacerze nawet po 15 kilometrach pracy w zaprzęgu? Smaczki odpadają, eksploatacja jest ważniejsza. No, yy. No, masz, masz haskiego, tak? To jest. Ja, ja dzięki właśnie Nelsonowi Hodgesowi dowiedziałem się, co to znaczy pies ciągnący na smyczy, bo pracowaliśmy z haskimi w Dublinie ze schroniska i mi się do, właśnie dostał taki kobi. To był genialny do ciągnięcia. Ja po prostu pierwszy raz w życiu poczułem, że nie mam nic do powiedzenia. Jak pies chce mnie pociągnąć, to mnie pociągnie. To coś niesamowitego. Ale właśnie, co, co zrobić? Wiesz, ja, ja bym nie tyle się koncentrował na Dostarczeniu mu większej ilości biegu, tak, bo skoro po 15 kilometrach jeszcze mu mało, to 30 km też mu może być mało, bo to są psy dostosowane do tego, aby biec przez cały, cały dzień. Więc jeżeli, jeżeli miałbym taki problem, to raczej bym się skupił na wyćwiczeniu z psem, właśnie tych dwóch stanów umysłu: zaangażowania w trakcie biegu. Tak? I spokoju po tym, kiedy ten bieg się kończy. Najprościej byłoby to zrytualizować, używając na przykład różnego rodzaju uprzęży, obroży i tak dalej. Nie? Pamiętam, jak to bardzo fajnie nam pokazał Bart Bellon, że na przykład jego psy, które on szkoli, doskonale wiedzą, że jak mają założoną, określoną obrożę. To to służy do określonego zadania, czyli na przykład jakaś obroża służy do obrony, tak? inna obroża służy do, do, czy łańcuszek służy do posłuszeństwa, czyli jakby pies się przełącza w tryb posłuszeństwa, a tropienie się odbywa bez żadnej obroży, czy jakoś tak. I tutaj myślę, że stworzenie takiego rytuału, czyli że zawsze pies po zakończonym biegu, na przykład zakładasz mu coś innego, i powodujesz, że pies jakby będzie się uczył w tym odpoczywać, to z czasem po prostu samo założenie takiego kombinezoniku, czy, czy czego tam chcesz, będzie w się tak kojarzyło. Tak pracują na przykład psy ratownicze. Nie wiem, czy wiecie, troszkę taka dygresja, ale myślę, że, że, że spoko. Że właśnie, żeby pies ratowniczy zaczął poszukiwać człowieka, to zakłada mu się szelki. Nie? I te, te, te określone szelki, konkretne, to jest dla niego jakby sygnał do tego, że za chwilę będzie pracować, będzie szukać. Po skończonej pracy zdejmuje się te szelki i on znowu jest zwykłym psem. Tak, także tutaj gdzieś bym rytualizował właśnie te dwa stany emocjonalne, ale bardzo fajne, fajny, fajny taki przykład. Tutaj Adam, cześć Adamie, bajka nie ciągnie od siódmego tygodnia życia. W sumie to nigdy nie potrzebowaliśmy treningu. W jednym poście dostałem reprymendę o brak smyczy. Jak chodziliśmy na smyczy, to nigdy nie ciągnęła, ale ja nigdy jej nie pospieszałem. Teraz ze mną chodzi wszędzie bez, ale jak żona bierze ją na smyczy przy wózku z jedziem, to też ładnie idzie. No to fajnie. Ona ma ze mną taką wolność, że najbliższa okolica jest dla niej nudą. Wydaje mi się, że właśnie dzięki tej wolności mamy taką relację, zaufania opanowanie. No świetnie, właśnie, bo wiesz, no, na relacji właśnie buduwa, można budować coś, co ja nazywam niewidzialną smyczą. Tak? Czyli idziesz sobie z psem nie potrzebujesz smyczy, dlatego że ten pies po prostu nie oddala się od ciebie, nie podejmuje jakichś decyzji bez konsultacji z tobą. Tak, to, to jest właśnie ta relacja, którą można nazwać niewidzialną smyczą. Natomiast niestety. Większość, większość osób no po prostu uczy psa od pierwszych dni ciągnięcia nie? i tej ekscytacji w dodatku na smyczy. Czyli pies ciągnie i ekscytuje się tym, że dochodzi do miejsca, które jest bardzo atrakcyjne, które jest bardzo fajne. No i tam prawda, jest jakby impreza. Pies ma tą imprezę z, z otoczeniem, często bez przewodnika. I teraz, więc bardzo, bardzo ważna rzecz. To, co prowokuje psy do, do, do ciągnięcia na smyczy, to jest utrwalane od samego początku ich życia nawyk chodzenia z psem na krótkiej smyczy. Nie przesłyszeliście się. Ludzie mają takie przekonanie, że im smycz jest krótsza, tym lepiej panują nad psem. Co się dzieje, kiedy mamy krótką smycz, trzymamy ją. Jeszcze niektórzy ją mocno napinają, tak? Że ten pies ma tylko 2 centymetry luzu, tak, i idzie. Co się dzieje tak naprawdę? Jeżeli w taki sposób trzymamy smycz i idziemy na takiej bardzo krótkiej smyczy, pies jest przy nodze tutaj czasami siłą, siłą przytrzymywany. Otóż pies jakby, czuje cały czas, że człowiek sprawuje fizyczną kontrolę nad nim? Więc on nie musi sam siebie kontrolować. Czyli to nie oduczy go ciągnięcia na smyczy, tylko nauczy go tego, że ten sposób poruszania się jest normalny. Nie? Ceną jest oczywiście to uczucie duszenia na, na szyi albo takiego dyskomfortu, natomiast idziemy. Nie? I całą odpowiedzialność, jakby przejmuje człowiek. Za to, żeby pies znajdował się blisko niego. Czyli pies jakby nie ma tutaj możliwości żadnego wyboru. Po prostu idę, bo muszę. Jak macie, szczeniaka, jak macie szczeniaka, to bardzo was serdecznie zachęcam, i to jest też ćwiczenie, które ja pokazuję na moim przedszkolu: do tego, żebyście dali temu psu długą smycz, 7 metrów, 5-7 metrów, i trzymali za jej koniec. Tak, żeby ten szczeniak był na smycz, czyli był pod kontrolą, ale równocześnie, żeby, żeby mógł zwracać na Was uwagę i żeby nagradzać go wtedy, kiedy znajduje się blisko Was, wtedy, kiedy zwraca na Was uwagę. I tego typu ćwiczenie spowoduje, że pies będzie po pierwsze miał powód, żeby być blisko Was, po drugie, smycz nie będzie stanowiła takiego powroza kontrolnego, który jest właśnie takim jakby substytutem tej, tej relacji, tak? bo po, po prostu nie ciągniecie wtedy psa. Czyli długa smycz. Ze starszym psem też to można zrobić, na, właśnie na takiej długiej smyczy. I ja czasami też wykonuję taki, takie ćwiczenie, które jest pe, pewną modyfikacją takiej metody Kellera, a mianowicie chodzenie z psem na smyczy po trójkącie. Znaczy, bo, wiecie, wyliczam sobie trójkąt, który ma bok, powiedzmy, dwa razy taki, jak długość mojej smyczy. Czyli, że jeżeli moja smycz jest, ma 7 metrów, to ramię trójkąta, czy jak mówi, ramię czy bok? Bok, trój, bok trójkąta. Dobra, wiecie co, tam, to, to, tak, chyba bok. Bok trójkąta ma dwa razy smycz, czyli 14 metrów. Dlaczego jest mi to potrzebne? Dlatego, że ja idę sobie z punktu A do punktu B. I pies może iść za mną. Jeżeli idzie za mną, to go chwalę, nagradzam. Jeżeli idzie przede mną, to zawracam do punktu A. A jak idzie za mną, to ja idę do punktu B i tam się zatrzymuję, i potem idę do punktu C i tak chodzę przez 15 minut. Strasznie nudne, nie? Ale powoduje, że pies nagle zaczyna widzieć jakiś sens w podążaniu za swoim przewodnikiem. Po pierwsze, już obadał wszystko dookoła, po drugie, widzi, jak to jak to działa? Więc tutaj troszkę wyprzedziłem to, o czym chciałem dalej powiedzieć, bo chciałem wam powiedzieć o tym, co ludzie robią, tak? Kiedy pies ich ciągnie na smycz. Yy, już ramię to kąta, a nie trójkąt. Rozumiem, czyli bok trójkąta. Bok. Dziękuję. Dziękuję Zuzanno i dziękuję, Joanno. Cieszę się, że mogę na was liczyć tak niezawodnie. Więc bok trójkąta, tak? Dwa razy długość smycz. Co ludzie robią, jak pies, pies ciągnie na smyczy? Niektórzy stosują tak zwaną metodę drzewka. Otóż metoda drzewka polega na tym, że kiedy pies ciągnie na smyczy, to się należy zatrzymać, poczekać aż pies zluzuje ten smycz i dopiero ruszyć dalej. I powiem Wam tak: ta metoda drzewka czasami działa, ale rzadko nie działa. Bo Pies, jeżeli zrobicie to tak jak opisałem, to zatrzymujecie się i w tym momencie pies, dobra, luzuje smycz i dalej idzie w tą samą stronę. I znowu myśli sobie w swojej psiej głowie, co za wariat z tego mojego właściciela. Nie? Przecież ja dalej idę w tą stronę, no, ale on z jakiegoś powodu chce koniecznie się zatrzymywać. No trudno, jak tak, to niech będzie, ale i tak idę w tamtą stronę. Nie? Więc ja w tej mojej książce też wspominam metodę drzewka, ale ja zastosowałem inną zupełnie metodę, którą nazwałem później tańcem pijanej muchy. Chodzi o to, że kiedy pies mnie wyprzedza, to ja nie napinam smyczy, tylko daję mu więcej tej smyczy. Dlatego potrzebuję, żeby ona miała 2,5 metra, 3 metry. Wypuszczam tą smycz. Ale jednocześnie zmieniam kierunek na przeciwny i na przykład smokam, zachęcam psa, żeby za mną poszedł. I jak tylko on idzie w moją stronę, naciskam klikę, daję mu nagrodę, na przykład przy mojej nodze. Jeżeli znowu mnie wyprzedza, to znowu robię dokładnie to samo ćwiczenie. Czyli zmieniam kierunek na przeciwny, nagradzam psa, kiedy jest przy mnie. I to jest jedno z ćwiczeń, które można powiedzieć, że jest pewną taką modyfikacją drzewka. Ale jeszcze jest tutaj coś więcej. Mianowicie to, że pies nie idzie tam, gdzie on chce, chyba że na luźnej smyczy. Nie? Czyli tutaj mamy jakby dodatkowy taki walor, że yy, nagrodą, pamiętacie, że nagrodą dla psa jest to, co ma dla niego określoną wartość. Więc jeżeli dla niego wartością jest dojście do tej łąki, gdzie tam były te różne, yy, jak to pisaliście, yy, krety, czy tam lisy, i borsuki, czy coś to wtedy y, rzeczywiście y, to jest nagrodą, dla, jakby pies wie, że dojdzie tam tylko wtedy, kiedy smycz będzie luźna. Ponieważ jeśli napnie się albo jeżeli wyprzedzi was na, za nadto, to zmienicie kierunek na przeciwny i on oddali się od tej łąki z tymi kretami, na którą bardzo chce dojść. Więc jemu się po prostu, krótko mówiąc, nie opłaca was ciągnąć. Tak, tak samo są psy, które bardzo... Fajnie, Beata tutaj nam podrzuca, że dokładnie na pana metody nauczyłam psa chodzenia na luźnej smyczy. Dziękuję ci bardzo, bo e, słuchajcie, to jest e, tak, ja staram się na tych live'ach dzielić się z wami e, 20 latami mojego doświadczenia. Naprawdę, ja od 20 lat pomagam psom i ich opiekunom, żeby się dogadali, tak, rozwiązali problemy, prowadzili szczęśliwe życie no i po prostu staram się opowiadać tutaj wam takie rzeczy, które są warte godziny waszego czasu, tak, żeby nie, nie opowiadać wam jakichś rzeczy, które mam niesprawdzone albo, albo niepewne. Więc oczywiście jeżeli mamy, mamy psa, który nas właśnie ciągnie, a my zawracamy w przeciwną stronę, to popatrzcie, jak będziemy to robić na krótkiej smyczy, to nie dajemy psu za bardzo szansy na wybór, tak, on po prostu idzie nie zdąży nawet przez chwilę pomyśleć, co się dzieje, a już my go odciągamy w przeciwną stronę. Natomiast, jeśli ta smycz, załóżmy, ma te 3 metry, to kiedy ja zmieniam kierunek, bo pies tam się gdzieś oddala ode mnie, zmieniam kierunek, na przykład smoknę, albo powiem chodź, albo coś takiego, to zanim ja dojdę do końca tej mojej smyczy, to pies ma te 2,5 metra czy 3 metry żeby zauważyć, że ja się oddalam i podjąć decyzję, że idzie za mną. Dzięki czemu ja unikam tego właśnie takiego szarpania psa na smyczy w przeciwną stronę. A tego nie uniknę, jeśli smycz będzie zbyt krótka. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby uczyć psa chodzenia na luźnej smyczy, używając długiej linki. Znaczy nie takiej długiej, wiecie, 30 metrów, bo też takich widziałem, nie? że pies miał 30 metrów linki, zobaczył sarnę, wypruł za tą sarną na pełnej petardzie, a właściciel nie puścił tej linki. Więc po 30 metrach, teraz wiecie, znowu tutaj ktoś mógł mi pomóc, przypomnieć sobie jakiś tam wzór, który mówi z jaką siłą on, ten właściciel został pociągnięty. Ale teraz wyobraźcie sobie, masa tego psa to był jakiś wyżej, razy prędkość, czy gdzieś powiedzmy 30 kilo. Nie wiem z jaką prędkością, tak, ale to jest tak ogromny pęd. Że tego faceta po prostu wyrwało z butów nie? i poleciał. Więc nie, nie robimy 30-metrowych smyczy, tylko 2-3 metry zupełnie wystarczy do tego ćwiczenia. I teraz po jakim czasie powinno być widać efekty? Nasz border jest pojęty we wszystkim: podschodzenia na luźnej smyczy. Paulino, nie ma jednej, jednej metody dla każdego psa. I tu bym chciał właśnie wam to bardzo jakoś podkreślić. I Ja też to zauważyłem w ciągu tych. 10 lat, od, od kiedy napisałem tę książkę, troszkę różne jeszcze metody rozwinąłem. I na przykład, taką metodą, którą myślę, że, że super się sprawdza, to jest strategia podwójnego wzmocnienia oraz metoda, metoda pracy ze smyczą behawioralną, czy z behawioralną smyczą treningową. I teraz yy, Agnieszka napisała, mnie tak z butu wyrwało na fleksji, Rozumiem, że pies ciebie pociągnął, tak? A ty nie puściłaś? No tak, bo widzisz, jak, jak, to, jest, y, jak to jest, właśnie y, odpowiedni pies z odpowiednią prędkością, to, to... nie ma bolca, na pewno. Y, teraz tak. Inni tutaj proponują jakieś szelki, Easy Walk. Y, ostatnio miałem takiego psa na szelkach easy walk, który idealnie ciągnął na tych szelkach. To jest kwestia tego jak pies ma ułożyć ciało, żeby jak ma się ustawić tak, żeby pomimo tego, że ma te szelki albo nawet halter, <coughs> pardon, to jednak ciągnąć. Ja pamiętam takiego labradora, gdzieś nawet jest film z nim, gdzie właśnie facet przyszedł z tym labradorem i on miał założony halter, wiecie. To jest taki taki jakby kantar, który ma zapięcie tutaj z dołu pyska, więc teoria jest taka, że jeżeli pies pociągnie, to halter odwróci jego głowę w bok, w związku z tym, no po prostu pies nie będzie ciągnął. I wiecie, jaki patent opracował Labrador, żeby przejść przez, przez to? Zaczął kręcić się w, w kółko, czyli obiegać faceta dookoła. On go nie ciągnął do przodu, patrzcie jaki sprytny, tylko czując, że ten halter kieruje jego głowę w bo, zaczął po prostu krążyć dookoła, po prostu jak karuzela, nie? Dzięki temu połączył sobie swoją potrzebę biegania no z pewnym takim ograniczeniem, jaki mu ten halter dawał. Więc nie jest to w narzędziu rozwiązanie, prawda? Okej. Okay. Teraz tak. Parę dni pies. Aha, to Beata tutaj jeszcze dopisało i Iza. Beata tak u nas też szybko. Parę dni, żeby pies pojął o co chodzi. Potem tylko utrwalenie zachowania w różnych warunkach rozproszenia. No superowo. Okej. Okay. O, pozdrowienia dla Marcela, spacer strukturalny pomógł, tak, bo o spacerze strukturalnym jeszcze zdążę na pewno powiedzieć, fajnie, że o tym też piszecie. A więc jedno z takich ćwiczeń, które, które robimy, które jest bardzo fajne, ja nazywam taniec pijanej muchy, zmiana kierunków, zmiana, zmiana, zmiana. Ktoś tu napisał, że będą ludzie patrzeć jak na wariata. Albo, że przecież pies w takim razie nie będzie miał żadnej frajdy z tego spaceru, no bo nigdzie nie pójdziemy, tylko będziemy się kręcić w kółko. Ja się zawsze śmieję, no i co z tego? Nie? To w twojej głowie jest to, że pies musi przejść z punktu A do punktu B. Właśnie to ty musisz przejść z punktu A do punktu B. A co się stanie, jeżeli tak nie będzie? Co się stanie? Nie? Co się stanie, jeżeli ten pies właśnie przez jeden spacer, dwa będzie właśnie chodził tam i z powrotem, tam i z powrotem? Nic się nie stanie. Ty też nie musisz dojść do tego parku czy na tą łąkę z tymi już legendarnymi kretami i lisami, gdzie zawsze chodzicie. Natomiast będzie to dla psa istotnym treningiem, tak? Jeżeli napinasz smycz, wracasz, czyli nie uzyskujesz tego, co chcesz. Niekiedy też w mojej książce opisuję taką technikę jak karne metry. To jest w oryginale Penalty Yards, że te karne metry to jest, to jest właśnie jakby wracanie od momentu, gdzie pies napiął smycz do punktu startu. I powiem Wam tak, że po latach stwierdzam, że to jest bardzo fajna metoda, ale dla człowieka, dlatego że przynajmniej większość psów, z którymi pracowałem, nie miała takiej świadomości, że punkt startu się liczy. To, to my, jakby w głowie człowieka, było, tak? Więc wystarczyło zrobić po prostu parę metrów w tył. Nie trzeba było wracać do początku i działało to idealnie. Teraz tak, no wiem, ja też tak właśnie zrozumiałem. No, słuchajcie, zawsze tak, je, tak jest, że no, ludzie będą patrzeć, co robimy, i oczywiście będą. Komentować to, co robimy. i Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Ja tu wam opowiedziałem właśnie o smyczy behawioralnej. To jest właśnie rodzaj takiej, powiedziałbym, ringówki, który tylko, że to nie jest taka jakby do końca ringówka, tak? bo jej celem nie jest prowadzenie psa, tylko jest nauczenie psa ustępowania od pewnej presji, od pewnego nacisku. Mógłbym to porównać do takiej, takiego narzędzia, takiego sposobu. Kiedy na przykład ktoś chce, żebyście się posunęli, i dotknie was jednym palcem. Nie? Czy, czy zrobi taki, taki gest? Po prostu posun się pum, palcem. Nie? No to ustąpisz. Nie? To o, o coś takiego tutaj chodzi. Ja pamiętam, jakie batalie musiałem toczyć, że to nie jest dławik, że to nie jest. Y Smycz, która ma dusić psa. Od 2000, słuchajcie, kiedy, nie wiem, w 2007 roku zacząłem, nawet wcześniej, a chyba pierwszy film w ogóle nagrałem w 2007 roku ze smyczą behawioralną, no to po prostu taki hejt, tak? Bo ludzie mieli w głowie tylko jeden schemat, nie? Dławik służy do duszenia psa, kropka. Bo w głowie im się nie mieściło, że można tego używać zupełnie inaczej. Czyli na przykład Napiąć te, delikatnie tę smycz i nagrodzić psa za to, że rozumie, że ma ustąpić od tego napięcia. Pokażę Wam film. Tak, Ireneusz, to jest bluza od Ireny Dębosz. Irka z nitką, już mówiłem, ale teraz słuchajcie, pokażę Wam film. Mhm. Kiedy właśnie Dzisiejsze ja tutaj... nasze spotkanie jest poświęcone chodzeniu na luźnej smyczy. Jak uniemożliwiamy ciągnięcie na smyczy? Poprzez zablokowanie możliwości ciągnięcia na smyczy. Czyli jak pies mnie ciągnie, to ja tę smycz luzuję i czekam. Ale uwaga, nie czekam na napiętej smyczy, tylko luzuję smycz, czekam. Jeżeli pies rezygnuje z tego wariactwa, dobry pies i nagradzam, czyli proponuję coś. Proponuję, jak będziesz na luźnej smyczy, dostaniesz ode mnie coś fajnego. I zawsze nagradzam psa wtedy, kiedy robi coś, co ja chcę. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Patrzcie, presja. Dobry pies. Ustanie presji. Pamiętajcie, że luzowanie smyczy jest ważniejsze od jej napięcia, czyli ten luz powinien być tak zrobiony, żeby jakby oddać psu jeszcze więcej linki. A Bardzo często Psy są przez nas trzymane na bardzo krótkiej smyczy. To powoduje, że pies uczy się właśnie ciągnięcia. Dlatego że smycz nie daje mu przestrzeni. Jeżeli chcesz się z psem komunikować w sposób zrozumiały dla niego, to skup się bardziej na tym, co pies rozumie, a nie na tym, co ty mówisz. One tylko słyszą. Tyle słyszą psy, jak do nich gadać. Widzicie? Tak delikatna sugestia. Patrz jednym palcem. Dobry pies. Brawo! Teraz ja zapraszam ją w moją przestrzeń. Dobry pies. I wchodzę w jej przestrzeń. Ustępowanie. Dobry pies. Dobry pies. Zatrzymuje się. Pies się też zatrzymuje. To znaczy, że zaczyna myśleć już o nas jako grupie. To teraz jesteśmy my. To już nie jest on osobno i ja osobno, tylko zaczynamy być my. Przejmie. Widzicie jak to jest? Że właściciel od razu staje się źródłem takiej ekscytacji psa. Od razu. Nie możemy ćwiczyć ekscytacji. Super! Brawo! Ekstra! Super! I oczekiwać spokoju, bo to jest idiotyzm. Tak się nie robi. Nie można ćwiczyć, słuchajcie paintbola, a później rozgrywać szachów. Celem w ogóle całego tego ćwiczenia jest skupienie psa na podążaniu za przewodnikiem, a nie na polowaniu. No, także pokazałem Wam fragment. Halo, halo, już jestem. Pokazałem Wam fragment, właśnie warsztatów luźnej smyczy, to ja wtedy to nazwałem Smycz Day. A my teraz zrobiliśmy z tego właśnie warsztaty takie, powiedziałbym, monograficzne, modułowe, gdzie też na naszej stronie są dostępne już takie kursy czterotygodniowe chodzenia na luźnej smyczy, kurs przywołania, kurs opanowania emocji, takie trzy jakby kursy modułowe, nie? I one, one właśnie już są dostępne oczywiście oprócz oprócz Innych. Baśka, oczywiście, widzę, że, że tutaj to jest ważny komentarz. Niektóry, niektóre psy się czegoś boją, czują się niekomfortowo, chcą się ewakuować, dlatego ciągną. Oczywiście, że tak. Jeżeli pies ciągnie dlatego, że się boi, to raczej mamy tutaj problem właśnie z tym, że on chce uciec z tego miejsca, więc jeżeli go będziemy wtedy powstrzymywać, to tylko zwiększymy poziom tego strachu, tak, bo on chciałby się oddalić z niego jak najszybciej. Są takie psy, które też usiłują manipulować takim odchodzeniem, tak? jeżeli poczują jaką, jakikolwiek dyskomfort, to, to natychmiast prawda, będą uciekać, a właściciel za nim. Więc tu jest bardzo wiele różnych, różnych takich aspektów. Hmm. Tak, tutaj Daria mówi, Jeżeli psu zaciska się smycz, to chce tylko tego uniknąć. Pracowanie na uniku nie uczy. Bez smyczy by nada ciągnie. Więc chciałbym Ci powiedzieć tak. Jeżeli psu zaciska się smycz, to chce tego uniknąć. Jeżeli w tobie zaczynają piszczeć pasy w samochodzie, to je zapinasz. Tak? Pracowanie na uniku nie uczy, uczy, bo zapinasz pasy. Bez smycz behawioralnie nadaj ciągnie. Tu się zgadzam. Dlaczego? E, dlatego, że ja to porównuję do złamanej nogi. Jak sobie złamiesz nogę, a pies, ma, załóżmy, pies ma za sobą 3 lata nauki ciągnięcia. Nie? Zakładamy smycz behawioralną, uczymy się pewnej nowej e, zasady i teraz e, Załóżmy, porównujmy to do, do, do złamanej nogi. Złamałaś sobie nogę. Bręboże ci tego nie życzę, tak, ale to tylko przykład. No i mm, poszłaś do szpitala, załóżmy, że przyjęli cię, miałaś szczęście, założyli ci gips. No i powiedzieli, masz chodzić w tym gipsie 6 y, tygodni. A wracasz do domu, zdejmujesz ten gips, i mówisz, eh, nadal złamana. I to jest właśnie dokładnie ten tekst. Bez smyczy behawioralnie nadal ciągnie. Oczywiście, że tak, bo historia tego ciągnięcia to są często tygodnie, miesiące, a nawet lata. Tak? Jeżeli po stronie jakby pracy, właściwej pracy ze smyczą, nie będziesz miała równoważnej historii wzmocnień, czyli jakby historii powtórzeń tego, to tak jak z tym Gipsem, zdejmiesz i dalej będzie, będzie złamana. Nie? Dlatego, ja powiem Wam, bardzo czasami trudno jest mi dotrzeć do osób, które oczekują natychmiastowych efektów, tak? które w dodatku będą trwały. Bo efekt może być natychmiastowy i to jest czasami taki efekt wow. Dlaczego? Bo dla psa, jeżeli coś jest tak zupełnie nowe, to on bardzo się stara zrozumieć, na czym to polega, i rzeczywiście Was właśnie przestrzegał przed. Takim zbyt szybkim oczekiwaniem tego, że, yy, że że właśnie po jednym, dwóch treningach już pies będzie idealnie chodził. Nawet jak zdejmiesz tą smycz behawioralną. No nie, on musi mieć troszkę więcej yy, tak czasu. Katarzyna, mój kanekorso pięknie się nauczył chodzić na zwykłej ringówce, a jak go kupiłam, ciągnął jak ciągnik. No tak. mhm Patrzę tutaj jeszcze na wasze komentarze. Nie, no wiesz, nie, nie wiem, Beata, czy powinienem pokazywać to, co ty tam miałaś? W Niemczech byłaś u trenerki. Ja i chciałaś się dowiedzieć. Jak przekazać psu, aby nie ciągnął do innych, Abym to ja mogła decydować, kiedy może się przywitać z innym psem? Jesteśmy zszokowani, jak kobieta chciała pracować z naszym psem. Na dzień dobry, zastraszyła naszego psa, który jest miękki, wrażliwy, szarpała nim, siłą dociskała do podłogi, wrzeszczała, dawała mu krótkie razy. Pies przeżył to bardzo, pani już nigdy nie odwiedzimy. Jacie. No to jest, jak wiesz, uczenie matematyki, bijąc, bijąc po łapach, nie? Zamiast wytłumaczyć, to po prostu walisz po łapach, dajesz dwuję i się nauczy, nie? To jest takie przekonanie. Ja y, y, też właśnie, y, to jak ktoś pytał o kolczatki, y, że właśnie, że y, kol, kolczatka, y, znaczy ja się w ogóle y, trochę, y, znaczy trochę nie lubię sprowadzać rozmowy do sprzętu. Wiecie, bo to jest tak, jak ktoś słyszy słowo kolczatka. To często ma już tylko jedno skojarzenie. Słyszy obroża elektroniczna, ma już jedno skojarzenie. Słyszy ringówka, czy behawioralna smycz treningowa od razu ma skojarzenie dławik duszenie psa. Ale pomyślcie sobie teraz tak, jeżeli wprowadzilibyśmy kolczatkę w taki, w taki sposób, żeby pies zrozumiał, że to ma, ma ustąpić od tego nacisku, to nacisk na kolczatce jest zdecydowanie bardziej odczuwalny przez psa niż na zwykłej obroży, a nawet na Behawioralnej smyczy treningowej. Więc jeżeli odpowiednio wprowadzicie tą kolczatkę, to ona nie zrobi psu krzywdy, bo ona nie służy do tego, żeby się z nim szarpać. Natomiast ja też spotykam właśnie takich szkoleniowców, nazwałbym to nawet takich pozytywnych szkoleniowców, którzy za skarby świata nie założą psu kolczatki, za skarby świata nie założą mu ringówki, czy tam behawioralnej smyczy, czy nie założą mu obroży elektronicznej. Ale w momencie, kiedy coś im się nie podoba, to się potrafią drzeć na tego psa, prawda? zastraszać go, robić różne takie straszne rzeczy, które pies po prostu nie rozumie, one go tylko naprawdę przerażają, nie? bo ta komunikacja nie jest jasna. Albo potrafią całymi miesiącami ćwiczyć rzeczy, które nie przynoszą rezultatu, tak jakby ten pies miał nieograniczoną ilość czasu. Zresztą gdzieś to też napisałem, że ktoś mówi, że to są takie drogi na skróty. Nie? A ile, ile twój pies ma czasu? Pomyśl, on nie będzie żył tak długo jak ty. Dla niego miesiąc to jest jak twój rok. No może nie tyle, ale, ale to jest jak parę miesięcy. Tak? Dla, a więc ty, ćwicząc przez 3-4 miesiące, fundujesz w swojemu psu jakby 3-4 lata bezsensownego. Jakby no, bezsensownej egzystencji, kiedy on nie może cieszyć się życiem, no bo go nie puszczasz do innych psów, bo ciągnie na smyczy, bo prawda, coś tam robisz, ale nie, bo nie pójdziesz na skróty. Nie? I to, to jest moim zdaniem nieetyczne. Możecie się ze mną nie zgodzić, proszę bardzo, ale ja właśnie patrzę na to od tej strony, nie? że, że yy, czym innym jest zmuszanie psa do, do, do czegoś, wymuszanie zachowań. A czym innym jest komunikacja, którą ten pies rozumie, i którą przyjmuje od razu. I chciałem wam powiedzieć jeszcze. Aha, jedną rzecz wam chciałem powiedzieć, żebym nie zapomniał. Bo oczywiście tak się zakręciłem nad, nad, nad tą smyczą. Zwolniły się, kochani, zwolniło się miejsce na kurs, kurs super pies, który będzie się zaczynać teraz w marcu, za dwa tygodnie, przed świętami. I jeżeli chcecie dołączyć, to jest taka oferta trochę last minute, bo dwie osoby po prostu zostały wysłane na kwarantannę. No więc nie pojadą, na pewno nie pojadą na kurs Super Pies. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani, dzwoncie na numer biura Wesołej Łapki, proszę bardzo. 576, 103, 911. Są dwa miejsca. Nie wiem, czy jeszcze są dwa, bo anka do mnie nie dzwoniła. czy znaczy nie dozwoniłaby się, mam wyłączony telefon, ale nie dawała mi informacji, czy one już są zajęte, czy nie, bo zwolniły się dzisiaj po południu. Także zapraszam, jeżeli ktoś chce się wybrać na kurs Super PS, popracować właśnie nad przywojem, nad chodzeniem na luźnej smyczy, poznać, poznać różne techniki pracy z psami, dowiedzieć się wielu nowych fajnych rzeczy. Tam są też wykłady, które ja staram się prowadzić tak żeby nie było to ściemnianie tylko po prostu same, samo mięcho, jak to mówią. Także zapraszam. Najbliższe wolne miejsca jeszcze są na maj albo dwa miejsca na marzec. Dobra, Tyle, tyle informacji o kursie super pies, więc za, za, zapraszam serdecznie. Teraz tak. U Ursa ma ten problem, że nawet gdy ma ringówkę, to ciągnie tak mocno, że się poddusza, ma odruch wymiotny, ciągnie cię nieustajanie trochę, co wtedy myślałem o obroży uzdowej. Gabrysiu, z całą pewnością, jeżeli masz takiego psa i w ten sposób działa albo nie działa ringówka, to natychmiast przestań ją stosować natychmiast, tak? I myślę, że zgłoś się po prostu do kogoś z trenerów, kto ci, kto obejrzy psa i ci zaproponuje jakiś inny sposób. Możliwe, że halter, możliwe, że tak zwana liszka, tak? Czyli taka jakby trochę obroża uzdowa. Ale bardzo, bardzo, bardzo się proszę, nie właśnie nie pozwala jej na to, żeby ona tam wisiała na tej ringówce, bo to nie, nie, nie spełnia w ogóle roli, a daje po prostu... No, niepotrzebny dyskomfort i awersję. Tego, tego nie robimy. Mikołaju, prawie dzięki Pana książkom i filmom na YouTube udało mi się tak z ułożyć mojego Rico, że jest psem doskonałym, mimo że wcześniej nie miałem do czynienia z wychowywaniem psów. Wow. Konsekwencja i świadomość, że pies robi to, co mu się opłaca, i to podstawa do dobrej komunikacji z psem. Si. Wszyscy moi znajomi, którzy chociaż raz widzieli mojego Rico, twierdzą, że lepiej wychowanego psa nie widzieli i pytali, ile płaciliśmy za szkolenie. Mm. Panie dziękuję bardzo, panie Mikołaju, za, za takie miłe słowa. No, ja się strasznie cieszę, że to, co, co wam mówię, to, co możecie obejrzeć, to, co jest też w klubie Przyjaciół psów, bo tam jest jeszcze więcej rzeczy, tam jest więcej niż tylko zapisy naszych liveów. Bo są też różne kursy o agresji smyczowej, jest kurs Jana Danbara, też jest przedszkole dla szczeniąt, jest o, też takie webinary, które były płatne, są w tym klubie. Więc po prostu zapraszam, klub przyjaciół psów ciągle, ciągle jeszcze w cenie promocyjnej, która się niedługo zmieni. Na razie jest 24 zł na miesiąc. Jak być może zauważyliście, niektórzy, nasza strona przechodzi pewien lifting i, i pewną zmianę. Przenosimy na inny silnik WordPressa. No w ogóle, wiecie, nie wszystko tam jeszcze dobrze działa, przyznam, ale staramy się, żeby działało to jak, jak naj, najszybciej i będzie, będzie wszystko działa. Joanna, u nas liszka działa cudownie, jak tylko jest na pyszku. Skubając, jak tylko ściągnie liszkę, wraca do ciągnięcia no bo znowu stworzył się rytuał. Na liszce się ciągnie, bez liszki się. inaczej, na liszce się nie ciągnie, bez liszki się ciągnie, rozumiesz? Więc tutaj jakby przejście pomiędzy tym, tym stanem, kiedy się nie ciągnie, tak? Na, na liszce, do stawki się nie ciągnie na czymkolwiek, hmm, wymaga czasu. Wymaga czasu i wymaga treningu. To się nie zrobi po prostu tak, o, że po prostu zdejmiesz tą, tą, tą liszkę już pies będzie idealnie chodził. Nie, bo on musi sobie utrwalić pewien nawyk, tak, żeby być przy, przy was. Co to jest liszka? Pyta Kaśka. To jest wiesz co, rodzaj, rodzaj takiego bym powiedział haltera połączonego z obrożą uzdową, tylko, że idea, znaczy halter działa tak, że daje głowę w bok, a liszka działa tak, że jak pies zaczyna ciągnąć, to tutaj ta opaska, która jest na, na pysku po prostu powoduje, że pysk idzie w dół i pies się zatrzymuje. Czyli to, to jest jakby inny rodzaj komunikatu. Tutaj jest ten jakby nacisk taki, jak widzieliście czasami psy siebie też uspokajają, że pyskiem dotykają od góry kufę drugiego psa. Więc troszkę w ten sposób działa liszka i faktycznie tak, tak działa. Słuchajcie, bo tu piszecie, że komuś się tam nie udało zalogować. No, Jak mówię, przechodzimy na inny, inny system, jesteśmy w trakcie przekładania, coś może tam jeszcze nie działać. Jeśli coś wam nie działa, a powinno, to napiszcie na biuro małpa -wesoła -pl. Teraz tak, Monika napisała, że wypracowaliśmy komendę noga za każdym razem jak pociągnie, mówię mu noga i już jest przy mnie. Czy to dobry kierunek? Słuchajcie, z tego co mówisz, może to do niczego nie doprowadzi. No, do, doprowadzi do tego, że będziesz miała taką wańkę w stańkę, nie? Czyli on ciągnie, słyszy noga, wraca i ciągnie znowu. Czyli to jest jakieś tam zachowanie, ale ono nie jest utrwalone. Hmm? Więc ja y, zamiast takiego czegoś, bo tutaj popatrz, początkiem jakby sytuacji jest wyjście psa przed ciebie, y, słyszy komendę noga, i to jest ta komenda, którą on słyszy zawsze będąc z przodu. Tak? Później znajduje się przy tobie, a potem znowu wychodzi. Więc, żeby uniknąć takiego czegoś, co właśnie nazywam wańką stanką, wiecie, to jest taka zabawka, że jak ją położysz, to ona i tak wstań. To ja po prostu używam komendy kontynuacji, czyli jakby sygnału kontynuacji zadania oraz sygnału kończącego. Czyli na przykład mówię do psa noga, znaczy ja mówię, chodź, nie? To takie nieformalne, to jest, to jest idziemy albo chodź, ale ty mówisz noga, więc załóżmy, że to jest ta twoja noga i e, spróbuj psa pochwalić. Wtedy, kiedy idzie przy nodze, powiedz mu dobry pies, dobry, super, brawo, ślicznie, tak? Nawet nagródź go w jakiś sposób, a następnie powiedz mu, że już skończyliście to ćwiczenie i daj mu wolne, czyli powiedz mu okej. Okay. Znaczy ja mówię okej, okay, tak? Niektórzy mówią wolny, biegaj, rób co chcesz, rozumiesz? I wtedy zaczynasz budować pewien, pewną wytrwałość w psie. Tak? On będzie wiedział, że każda komenda noga oznacza: idź przy tej nodze tak długo, aż usłyszysz zwolnienie w postaci biegaj albo "ok". Nie? I stopniowo wydłużasz ten czas. Błędem, który często różne osoby popełniają, i myślę, że ty, ty też wpadłaś w tę pułapkę, właśnie jest to, że że nie masz wyraźnie sygnału kończenia komendy, czy jak długo ten pies ma iść przy nodze. No więc on słyszy noga, ustawia się przy tej nodze, idzie dwa kroki, myśli, że to wystarczy i idzie znowu do przodu, znowu słyszy noga. Puh! Puh! Więc przedłużenie zachowania w ten sposób pozwoli ci utrzymać uwagę psa zdecydowanie dłużej. A jeżeli chcielibyście y, oczywiście pouczyć się więcej chodzenia na luźnej smyczy, to ja serdecznie zapraszam na warsztaty Yy, które mamy w wesołej łapce, yy, nie ciągnij. Wersza, yy, tak, Lonika napisała, że od jutra zaczynamy yy, stosować. No to mam no rację. Chciałem powiedzieć jak zwykle, nie, nie, no nie będę aż taki wiesz skromny. Po prostu yy, dobra. Krystian, yy, napisałeś yy, na rezerwowego na kursu PPS na marzec, ale nie ma odzewu. To musimy się tym zająć. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli tak się zdarzy, to może już tylko na koniec, że ktoś coś napisał, to, to po prostu napiszcie jeszcze raz, dobra, bo to nie obrażajcie się. No Czasami jest tego tyle, że, że nie można. Nie? O jej, Agata, napisałaś długo, skracając to, że. Yy, przykro Ci było usłyszeć moje zdanie na temat kolczatek pierwszym europejskim krajem, którym zakazano używania kolczatek, była Austria są one zabronione w Szwajcarii, Norwegii, Szwecji Finlandii, Włoch, Austrii, Nowej Zelandii Brytanii, Luksemburgu kampanie na rzecz delegalizacji tak, wiele osób po tym webinarze może zapamiętać, że kolczatka w porządku jak się ją właściwie wprowadzi będą przekonani, że właśnie je wprowadziły co niezgodne z prawdą absolutnie podtrzymuję swoje zdanie Uważam, że ideologia nie powinna nigdy brać góry nad prawdą. A to, że ktoś pozakazywał kolczatek, Zgadzam się, że to ma sens wtedy, kiedy rozumiemy używanie kolczatki do szarpania, karania psa, używanie jako awersji. Natomiast używanie kolczatki do komunikacji z psem polecam, popatrzcie sobie Tyler'a to popatrzcie sobie Majka Dabruco, zobaczcie sobie właśnie trenerów z AICP, jak oni wprowadzają kolczatki i... Zobaczcie, że to nie ma nic wspólnego właśnie z czymś takim, co jest okrutne, co powoduje, że psy będą nieszczęśliwe. Wręcz przeciwnie, bywa to bardzo, bardzo skutecznym sposobem porozumiewania się z psem. Pod warunkiem, że ktoś nie robi tego właśnie jak, jak idiota. Tak samo można powiedzieć, że powinno, zosta powinno zostać zabronione noże, bo można komuś zrobić krzywdę. Powinny zostać zabronione kije, bo można kogoś uderzyć tak, wiecie, no jeżeli będziemy szli tą drogą, to będziemy zabraniać różnych rzeczy tylko dlatego, że ktoś może ich źle użyć, ja, ja myślę, że w dobrej edukacji jest jest po prostu siła i nadzieja i dlatego nie koncentruje się jeszcze raz to podkreślę, nie koncentruje się na, na narzędziach, tylko na sposobie ich używania w ręku doświadczonego trenera Każde z narzędzi może okazać się bezcenną pomocą. I w tych krajach, akurat tak się dobrze składa, że odwiedziłem wiele z nich, wiele z tych, które, które wymieniłaś, w tych krajach oficjalnie nie używa się rzeczywiście kolczatek, oficjalnie nie używa się obroży elektronicznych, natomiast produkowane są na przykład osłony na kolczatki, które mają imitować zwykłe obroże. Więc poziom hipokryzji sięga wysokich. Wymiarów, tak. Więc nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek doszli do, takich, do takiego czegoś u nas. Mam nadzieję, że do tego, do, do tego nie dojdzie. Natomiast edukacja edukacja spowoduje, że będziemy wiedzieli, w jaki sposób możemy lepiej komunikować się z naszymi psami. I tak, mogę powiedzieć tak, że. Yy, jeszcze tak do tych wszystkich narzędzi. Wiecie, najpotężniejszym narzędziem w chodzeniu na smyczy i w ogóle w, w, w komunikacji z psem jesteś ty sam. A więc, więc jeżeli, jeżeli ty sam potrafisz tak, być dla tego psa na tyle autorytetem, że on w ogóle się od ciebie nie będzie oddalał bez wyraźnego po pozwolenia, jeżeli będzie zawsze wracał, jeżeli zawsze będzie zachowywał się tak, jak, jak tego oczekujesz, super. Tak. Natomiast no, zdarza się, że potrzebujemy różnych narzędzi i ważne, żeby tych narzędzi na pewno używać w sposób odpowiedni i, i właściwy. Dobra, słuchajcie, przedłużyłem troszkę, przedłużyłem troszkę. Ale myślę, że było ciekawie o, o chodzeniu na smyczy. Jeszcze raz powiem, jeżeli chcecie więcej, polecam książkę Aria Równa i Wydawnictwo Galaktyka. Nasze warsztaty o chodzeniu na luźnej smyczy, a dla dwóch szczęśliwców, kurs super Piest, Last minute. Dzwonicie, gadacie z Anką. Nie wiem, czy ona nie będzie zaskoczona jako 21, ale próbujcie. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, pa! pa.